Zazwyczaj, jak już robiłem takie imprezy, to przyjazdziliście mojego dobrego kolegi Łukasza Pogorzelskiego, niestety dzisiaj nieobecnego. Dostałem ofertę skorzystania, to skorzystałem. Brawo. No właśnie, to za impreza? Kogo dzisiaj gościcie tutaj na Parku Miejskim w Terespolu? Dzisiaj mamy imprezę pod nazwą W symbiozie z naturą. Jest to, można być takie pseudo-dożynki. Mamy tutaj wszelkiego rodzaju sery miejskie, organizacje miejskie. Tutaj mamy pierwsze stoisko ROT, rodzinne ogródki działkowe w Terespolu, Teresa. I tam jest ta słynna giełda w tym momencie wymiany roślin. Tak, jest słynna giełda wymiany roślin, zapoczątkowana dopiero w tym roku. Są to ludzie, którzy swoją tradycję, swój fach chcą się dzielić innymi. Nadleśnictwo Chotyłów. Nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, są to strażnicy naszego lasów państwowych. Warsztaty ceramiczne. Warsztaty ceramiczne są klubem miasta Terespo, organizowane przez Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Super. No i mamy teraz gmina Sosnówka i tam bodajże są sery. Tak, jest to sery, wiejska chata. Jest to chata serem bogata przez panią Ewę Sidor. Są tam sery z całej Polski, osypki, serki i serki inne regionalne. Następnie mamy warsztaty rękodzieła. Warsztaty rękodzieła zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol. I w sumie dodajmy w tym momencie, że właśnie ta cała impreza chyba stowarzyszenie organizuje. Którzy są organizatorami naszej dzisiejszej uroczystości. I mamy jeszcze miody. Tak, mamy miody. Miody to jest stoisko z miodem naturalnym Jadwigi Prokopiuk. Super. Lody. Lody tutaj są naszego, można powiedzieć, tak. Są to lody naszego pioniera, pana Macieja Niedźwiedziuka. No i mamy jeszcze tutaj kwiatki. Jest to Eden z Białej Podlaskiej. Tak, mamy tutaj sklep ogrodniczy Eden z Białej Podlaskiej. Na scenie kto w tym momencie? Obecnie na scenie jest zespół Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Obracamy się. Finałem będzie jeszcze dzisiaj to, że nagrodzicie najpiękniejszy balkon, ogród na balkonie i ogród taki przydomowy, przy ogródku. Tak, owszem, będą wyniki konkursu organizowanego przez stowarzyszenie. Będą tam wyniki konkursu na najpiękniejszy, najbardziej ukwiecony balkon w Terespolu oraz ogród. Nagrody wręczą osobistości takie jak na przykład pan Jacek Danieluk, burmistrz, sekretarz pan Józef Paderewski. Nagrody ufundowały różne osoby, na przykład wyżej wymieniony Jacek Danieluk, ale na przykład radna powiatu bielskiego panna Anna Jakuszko. Z panią Małgosią Nadleśnictwo Chotyłów, świetnie, że poszedł wam ten konkurs. Pytania tak. I odpowiedzi. Myślisz, że ci najbardziej udzielający się ten swój pierwszy raz w życiu zasadzą? Tyle tych sadzonek zdobyli? Uważam, że każdy ma możliwość rozwoju we własnym tempie i mam nadzieję, że w przyszłości dokonają czegoś wielkiego, chociażby posadzenie lasu.